Przemkiem jest pewien problem, o którym nie chciałem wcześniej mówić. Teraz mogę powiedzieć, bo już jesteśmy po meczach, po spotkaniach w zasadzie, po ostatnim spotkaniu. Od pewnego czasu Przemek troszkę miał problemy, ma problemy z mięśniem dwugłowym i ma tam po prostu pewne dolegliwości, bóle, które tam już od jakiegoś dłuższego czasu się natężają. W ostatnim okresie tam brał pewne zabiegi, które go podtrzymywały na jakiejś dyspozycji. Więc no jest ten problem mały, no i teraz po prostu podejmie badania, bodajże jutro lub czwartek jest umówiony już na szczegółowe badania w Krakowie i tam zostaną przeprowadzone konkretne badania i no i po prostu ma teraz ten okres czasu, gdzie musi po prostu to uporządkować, wrócić do normy, dlatego też prawdopodobnie z tego co mam informację na ten moment, jestem po rozmowie z nim, nie będzie brał udziału w kadrze, w zgrupowaniu kadry polskiej.